Drodzy rodzice, kochane dzieci, chciałabym Was zaprosić serdecznie na spacer ulicami naszego pięknego miasta, ale będzie to taki nietypowy spacer. Zapraszam Was do udziału w grze miejskiej pod tytułem Wiosenne Przebudzenie Niedźwiadka. Tak naprawdę chciałabym prosić Was o pomoc w znalezieniu misia, bo nasz mały niedźwiadek z fontanny obudził się ze zimowego snu i zaczął zwiedzać Przemyśl. Spotkał tam wiele ciekawostek i dużo różnych zagadek odkrył. Chciałabym, żebyście Wy również odkryli ścieżkę, którą przeszedł niedźwiadek ulicami naszego miasta, no a na końcu znaleźli go, żeby już nasza niedźwiedzica nie płakała. A jak to wszystko się zaczyna? Posłuchajcie. Rodzina niedźwiedzi ze snu się zerwała, bo przez całą zimę dobrze się wyspała. Teraz chcę piękny Przemyśl zobaczyć i nowe trasy tutaj wyznaczyć. Niedźwiedzi synek bardzo Przemyśl polubił, ale zwiedzając go się zagubił. Teraz jego mama płacze, kiedy cię synku znowu zobaczę. My jej chętnie pomożemy i go odnajdziemy. Po drodze uważnie się porozglądamy i wszystkie znaki odczytamy. Słuchajcie, czekam na Was. Na Waszą pomoc liczę, że będziecie tutaj 14 kwietnia w godzinach od 14 do 17. Będziemy poszukiwać naszego małego niedźwiadka. Na wszystkich, którzy tutaj przyjdą, będzie czekać na końcu pyszna, słodka niespodzianka. Bierzcie rodziców za rękę, mamę, tatę, babcię, dziadka, wujka, ciocię, wszystkich w rodzinie i przybywajcie na rynek.